Pomóż nam wybudować pomnik ofiar ludobójstwa wołyńskiego na Powązkach Wojskowych w Warszawie. Wesprzyj nas na zrzutka.pl. Szanowni Państwo, jest 27 grudnia 2022 roku, a my jesteśmy na Powązkach Wojskowych w Warszawie. Dlaczego? Dlatego, że dzisiaj przypada 104. rocznica wybuchu zwycięskiego, co warto podkreślić, powstania wielkopolskiego. Za mną pomnik upamiętniający naszych bohaterów, powstańców wielkopolskich, z tym, że to nie jest pomnik poświęcony tylko i wyłącznie powstańcom wielkopolskim. Tam widzimy za mną cztery daty, czyli wybuch powstania wielkopolskiego, ale również te cyferki mają oznaczać trzy powstania śląskie, bo również tak jak ten pomnik, tak i za mną mogiły zarówno powstańców wielkopolskich, jak i powstańców śląskich. Oba te zrywy, a właściwie to łącznie cztery zrywy, są upamiętnione tutaj na Powązkach Wojskowych w Warszawie. Warto dzisiaj szczególnie wspomnieć powstańców wielkopolskich z tej racji, że no był to jeden z nielicznych zrywów niepodległościowych w historii Polski, który został zakończony zwycięstwem Polaków i niestety do dzisiaj jest niedoceniany. Nie jedyny, co prawda, bo były też inne zwycięskie powstania, między innymi tutaj wspomniane trzecie powstanie śląskie również w historiografii uchodzi za wygrane. Niemniej jednak dzisiaj skupiamy się na powstaniu wielkopolskim, na tych bohaterach, którzy pochodzili z całej Polski i walczyli o nie tylko o Wielkopolskę, ale ogólnie o odradzającą się II Rzeczpospolitą. To była regularna armia, bardzo dobrze dowodzona, bardzo też karna, bardzo dobrze zorganizowana. Praca u podstaw przyniosła efekt. Powstańcy rozgromili Niemców, wypędzili ich z Wielkopolski, tak naprawdę niemal 100% tej Wielkopolski wtedy odzyskaliśmy, poza tam niektórymi rubieżami zachodnimi. Niemniej jednak powstanie zakończyło się całkowitym sukcesem. Dzisiaj niedoceniane, doceniane na Wielkopolsce, owszem, 27 grudnia jest to dzień od roku obchodzony jako dzień czy święto, rocznica upamiętniająca zwycięskie powstanie wielkopolskie. Jest to już oficjalne święto narodowe. Niemniej jednak wydaje się ciągle, że powstańcy wielkopolscy odbierają zasłużoną im cześć głównie na Wielkopolsce. Nie mówię tylko o Poznaniu, bo tych miejsc bitew i dzisiaj miejsc upamiętnień jest tam naprawdę dużo. Wielkopolanie o tym pamiętają i dobrze, żebyśmy w całym kraju pamiętali również o powstańcach wielkopolskich. I jeszcze jeden aspekt. Dlaczego na Powązkach Wojskowych w Warszawie jesteśmy? Jak Państwo wiedzą, jako Stowarzyszenie Wspólnota i Pamięć walczymy o to, aby tutaj, na tej naszej narodowej nekropolii, pojawił się, został postawiony pomnik dedykowany ofiarom ludobójstwa wołyńskiego. Tak jak słusznie mają swoje miejsce upamiętnienia powstańcy wielkopolscy, śląscy, ale przecież niedaleko są tutaj upamiętnieni i pochowani powstańcy styczniowi. Są tutaj pochowani, są całe kwatery powstańców warszawskich oczywiście. I wiele innych ważnych rocznic, często tragicznych dla historii Polski, tutaj jest upamiętnionych. Bohaterowie polscy są upamiętnieni i tak jak dzisiaj, 27 grudnia, mogłem przyjść tutaj w imieniu Stowarzyszenia Wspólnota i Pamięć zapalić znicz dla bohaterów powstania wielkopolskiego. Tak życzyłbym sobie i każdemu z nas, każdemu z Polaków, żebyśmy mogli na tej naszej narodowej nekropolii również zapalić znicz i postawić kwiaty dla ofiar ludobójstwa wołyńskiego. Tak się składa, że niedaleko stąd również jest miejsce, które wygląda na to, że jest idealne, szanowni Państwo, na taki pomnik ofiar ludobójstwa wołyńskiego. Oczywiście nie będziemy się jakoś bardzo mocno przy nim upierać, ale na razie proponujemy, aby to właśnie było to miejsce upamiętnienia, bo przecież zbliża się 80. rocznica Krwawej Niedzieli. To jest doskonała okazja, aby wreszcie tę sprawę załatwić. To jest oczywiście Krzyż Ponarski i obok nieużytkowana ziemia, nieużytkowana działka, która idealnie pasowałaby właśnie pod taki pomnik ludobójstwa, czy ofiar ludobójstwa wołyńskiego.
Szanowni Państwo, jako Stowarzyszenie Wspólnota i Pamięć nie dzielimy ofiar na lepsze i gorsze. Zarówno powstańcy wielkopolscy, jak i inni powstańcy, inni bohaterowie, jak i ofiary totalitaryzmów, każdego z nich, nazizmu, komunizmu, banderyzmu, powinny zostać upamiętnione tutaj na Powązkach Wojskowych. O to dbamy, o to walczymy, dlatego jeszcze raz serdecznie polecam Państwu akcję Wołyń na Powązki i zgodnie z naszymi oczekiwaniami, zgodnie z planem, daj Boże, to wszystko się dokona i na 80. rocznicę Krwawej Niedzieli będziemy mogli tutaj przyjść w lipcu przyszłego roku i zapalić znicz ofiarom ludobójstwa wołyńskiego. Polecam oczywiście nasze media społecznościowe, tam znajdziecie Państwo więcej informacji na ten temat. Ja jeszcze raz skłaniam się nisko, Paweł Zdziarski, Stowarzyszenie Wspólnota i Pamięć. Materiał powstał dzięki Państwa wsparciu. Pomóż nam w rozwoju Stowarzyszenia Wspólnota i Pamięć. Zachęcamy też do zapisania się na bezpłatny newsletter, aby być na bieżąco z naszymi działaniami.